Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję Poco F2 Pro, czyli następcy przebojowego modelu Poco F1, który tak naprawdę troszeczkę zdemolował świat cenowy, bo oferował naprawdę wiele za niewiele. Ten, no, jest już niestety trochę droższy, ale też dużo fajniejszy i powiedzmy to wprost, trochę mniej toporny od poprzednika. Dość długo kazałem Wam czekać na tą recenzję. I zrobiłem to trochę z premedytacją, bo wszyscy robili recenzję na szybko, w momencie kiedy ten telefon się u nas pojawił, tydzień, dwa i ciach, opowiadamy o nim. A ja sobie go poużywałem, aj moi drodzy, prawie całe wakacje. No dobra, przesadziłem, ale dobrze, ponad miesiąc już straciłem rachubę, używam tego smartfonu i dzięki temu po cichu liczę, że może wychwyciłem coś, czego nie wychwycili inni. Ale żeby się tego dowiedzieć, no to musicie obejrzeć mój film. Zapraszam serdecznie. Na początek dwa słowa o zestawie. Charakterystyczne czarno-żółte pudełko, a w środku pokrowiec silikonowy, który się przyda. Wierzcie mi, zaraz Wam powiem dlaczego. Przewód USB, oczywiście cała niezbędna makulaturka, igła do otwierania gniazda na karty, no i zasilacz. Dość duży, ale za to 33-watowy. A sam telefon? Wiecie co? On mnie przekonał do siebie od razu swoim wyglądem. Bo wygląda naprawdę świetnie, a ma coś, co bardzo polubiłem. Matowe plecki. Ja nie będę Was oszukiwał, że one się w ogóle nie brudzą, ale brudzą się zdecydowanie mniej niż błyszczące, gładkie, a do tego fajnie wyglądają. Zobaczcie, jak on się ładnie mieni pod światło. Logo jest nie za duże, to też mi się podoba. Do tego mamy fajną oprawkę aparatu fotograficznego, również ciekawie się mieniącą. I wyświetlacz bez notcha, bez dziurki, bo aparat do selfie się chowa. Telefon nie jest ani najmniejszy, ani najlżejszy, ale fajnie leży w ręku, jest bardzo dobrze wyważony. Lubię go używać, lubię z niego korzystać. Nie mam żadnych zastrzeżeń do ergonomii. Przyciski są tam, gdzie być powinny. Telefon nie ucieka z dłoni. Mini jacka na górnej ściance też lubię, bo jak sobie noszę tutaj telefon w kieszeni, to mi się słuchawki nie plączą. Obok mini jacka mamy nadajnik podczerwieni, bo wiecie, za pomocą odpowiedniej aplikacji ten smartfon możemy zmienić w pilota do zdalnego sterowania. Przy odrobinie szczęścia nawet obsłuży nasze urządzenia domowe. Obok jeszcze mamy jeden mikrofon, no i mechanizm aparatu do selfie. A w mechanizmie tym wbudowana dioda powiadomień. Pewnie nie wszyscy z Was to lubią i pewnie niektórzy z Was będą to położenie diody krytykować, ale ja nie, bo popatrzcie. Gdyby była przy ekranie, odkładam telefon płasko, diody nie widzę, a tak to ją będę widział, bo jest na brzegu, prędzej czy później rzucę okiem na akurat tą ściankę telefonu. Kiedy telefon położę na plecach, mam z kolei dodatkowo na ekranie Always on Display, który jest bardziej funkcjonalny niż dioda. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5, z tyłu też szkiełko Gorilla, na dole z kolei port USB-C, mikrofon pojedynczy, jedyny głośnik, jaki ten telefon ma, głośnik multimedialny i szufladka na karty, ale trochę nietypowa, bo wchodzą do niej dwie karty, jedna nad drugą, taka kanapka się robi, ale niestety nie ma tam miejsca na kartę pamięci microSD, wsadzicie tam tylko dwie karty na nanoSIM, przykro mi. Co mi się nie podoba w projekcie Poco F2 Pro? Brak wodoszczelności, no i ta wystająca ramka aparatu fotograficznego, którą można zniwelować zakładając pokrowiec, ale wtedy telefon trochę traci na urocie. Dzięki temu, że aparat fotograficzny ukryto na wysięgniku, w ekranie nie mamy żadnych szpecących noczy, dziurek i tym podobnych wynalazków. Ekran jest bardzo, bardzo fajny. Zajmuje 87% frontu, to oczywiście matryca AMOLED, oczywiście Full HD+. Niestety bez szybkiego świeżenia tego, co teraz jest bardzo modne. No ale wiecie co, ja bez szybkiego odświeżenia potrafię żyć, a chyba lepiej, że dali tutaj AMOLED-a. No przede wszystkim mamy fajną czerń, fajne kolory, dobry kontrast, no i świetną czytelność w słoneczne dni. By było zabawniej, w wyświetlaczu możemy sobie jeszcze włączyć dodatkowy tryb słoneczny, który jeszcze podbija nam jasność. Do tego oczywiście mamy dobrze dobrany najniższy poziom jasności, mamy tryb ochrony wzroku, tryb ograniczenia migotania ekranu. I oczywiście wszystko to może działać automatycznie. Nie zapomniano o możliwości dostosowania kolorystyki, dostosowania balansu kolorów do naszych upodobań. Mam nieco mieszane odczucia względem pakietu zabezpieczeń w tym smartfonie. Ekranowy czytnik linii papilarnych działa całkiem nieźle i całkiem niezawodnie, no ale jednak to nie jest jeszcze ta niezawodność i to tempo działania, jaką oferują dobre, klasyczne czytniki linii papilarnych, te płytkowe. Rozpoznawanie twarzy również tu mamy, ale ono też nie jest najszybsze,
No bo musimy poczekać, aż wysunie się przedni aparat i nas rozpozna. W dodatku nie jest to najpewniejsze zabezpieczenie, bo przypominam, opiera się tylko o płaski obraz rejestrowany aparatem fotograficznym. Ale niejako na pocieszenie Poco daje nam drugą przestrzeń, czyli możliwość oddzielenia pakietu aplikacji, nazwijmy to służbowych od prywatnych. Daje nam sekretny folder, w którym możemy przechowywać nasze tajności i obie te funkcje działają po prostu tak jak należy. A skoro już o działaniu mowa, to może parę słów na temat interfejsu, jaki znajdziemy w Poco F2 Pro. W tej chwili telefon ma już MIUI w wersji 12, oczywiście jeszcze nadal na bazie Androida 10. I tak w zasadzie ten interfejs nie różni się jakoś dramatycznie od tego, co znajdziemy w telefonach Xiaomi. On po prostu ma dopisek MIUI dla Poco. O tym interfejsie mówiłem już wielokrotnie, opowiadając o ostatnich konstrukcjach Xiaomi. I tak naprawdę ten interfejs nie odbiega od tego, o czym już kiedyś Wam mówiłem, więc chyba nie ma sensu Was zanudzać. Powiem tylko o tych najważniejszych kwestiach. W nakładce mamy spory zakres możliwości personalizacji jej. Mamy też klonowanie aplikacji, czyli możliwość posiadania dwóch osobnych kont w jednej apce. Mamy sterowanie gestami, czy możliwość zmiany motywu ekranowego. Przewidziano tryb dla graczy, jest też opcja pomniejszenia interfejsu do obsługi jedną ręką, czy opcja podglądu powiadomień w pływającym okienku. Podoba mi się bardzo niezmiennie zresztą panel skrótów i możliwość włączenia pływającego klawisza. Poco oczywiście, jak to Xiaomi, dorzuca też sporo preinstalowanych aplikacji, ale te takie, których naprawdę nie potrzebujemy, możemy odinstalować, a część moim zdaniem i tak się przyda i tak. Wspomniałem już, że jest Always On Display, to tylko dodam, że jest dosyć rozbudowany i też go możemy szeroko spersonalizować. A tym, co różni interfejs Poco od interfejsu Xiaomi, jest to, że domyślnie ma on zasobnik na aplikację, nie ma formy płaskiej i niestety nie znalazłem opcji przełączania się na formę płaską interfejsu. Nie znalazłem też sposobu, żeby całkowicie pozbyć się reklam z telefonu. Co prawda tam jest opcja wyłączenia, nazwijmy to sugestii, ale reklamy i tak wyskakują chociażby w tych firmowych apkach. Nie są na szczęście zbyt natarczywe i uciążliwe, niemniej kurczę, skoro już zapłaciłem za telefon, to nie chciałbym już ich oglądać. Mimo wszystko ten MIUI w Poco i ogólnie MIUI uznaję za bardzo fajną, lekką i przyjazną użytkownikowi nakładkę, niemniej obarczoną jednak paroma takimi charakterystycznymi przypadłościami. Jak to wszystko chodzi? Chodzi bajecznie. Mamy tutaj Snapdragona 865 i akurat w tej wersji, którą mnie przyszło testować, 8 giga pamięci operacyjnej DDR5. W wersji 6-gigowej jest niestety ta pamięć trochę wolniejsza, dlatego proponuję od razu kupować 8 plus 256. Szczególnie, że pamięci wewnętrznej, pamiętajcie, nie powiększycie, więc lepiej jej mieć po prostu więcej. Jak oceniam pracę tego urządzenia? Po prostu bardzo dobrze. Telefon jest bajecznie płynny, będzie niezłym wyborem dla gracza. Gracze nie będą zawiedzeni. Obudowa nie nagrzewa się zanadto, widać, że tutaj to chłodzenie robi robotę i robi swoje i faktycznie nie widać po benchmarkach jakichś dramatycznych spadków po mocnym rozgrzaniu się telefonu. I odnosząc się do ceny telefonu, wydajności nie mogę ocenić inaczej niż pozytywnie. Bardzo polubiłem też akumulator, chociaż nie jest on szokująco duży, bo ma pojemność 4700 mAh, zatem nie jest to największa bateria, jaką teraz możemy spotkać w średniopółkowych smartfonach, prawda? A jednak spisuje się naprawdę dobrze. Poco F2 Pro zapamiętam jako smartfon, który pozwalał mi nie martwić się brakiem energii podczas podróży służbowych. Spokojnie mogłem go używać podczas podróży jako routera, aparatu fotograficznego, kamery do filmowania i spokojnie ogarniał całą dniówkę, a jeszcze podczas powrotu mogłem sobie posłuchać muzyczki. Przy podróży samochodem też bardzo mi się podobał, bo nie musiałem kombinować dodatkowego gniazda do ładowania w samochodzie. Po prostu telefon dawał radę. Bez problemu pojedziecie z nim bez ładowania z centrum w kraju, w góry czy nad morze. No to na Mazury pewnie też dojedziecie. A tak na serio, to jeszcze pamiętajmy o szybkim ładowaniu. 33 W nabiją nam 1/3 baterii w kwadrans, połowę w pół godziny, a całość w nieco ponad godzinę. Czyli bardzo fajne tempo ładowania. Niestety, kurczę, zabrakło tutaj ładowania indukcyjnego. Szkoda, bo plecki są szklane i aż się o to prosi, nie? Nie będę narzekał na interfejsy łączności, bo mamy pełen komplet łącznie z NFC i 5G. No to czego chcieć więcej? Jakość połączeń jest bardzo dobra. Telefon bardzo dobrze sobie radzi w miejscach o słabym zasięgu. Nie zauważyłem tutaj niczego niepokojącego. Współpraca z routerami, współpraca z akcesoriami Bluetooth również nie daje powodów do krytyki. Tutaj
tutaj nic niepokojącego się nie wydarzyło. GPS też się sprawdził, tak jak Wam mówiłem, pojeździłem trochę z tym telefonem i też żadnych problemów nie zauważyłem. NFC działa nie tylko domyślnie z Google Pay, ale też z innymi aplikacjami wspierającymi protokół HCE. Natomiast obsługę funkcji telefonicznych i komunikacji tekstowej powierzono rozwiązaniom od Google'a, zatem tutaj też specjalnie nie ma na co narzekać. Jedyne, co mogłoby być lepsze, to głośnik multimedialny. Gra w miarę przyzwoicie, ale szału naprawdę nie robi, raczej do rozmów niż do muzyki, no i mógłby mieć trochę większą moc, mógłby być po prostu głośniejszy, no bo w warnym otoczeniu nie zawsze się da pogadać przez głośnomówkę. Na pocieszenie mamy całkiem fajny i dosyć rozbudowany equalizer dostępny w menu, no i mamy mini jacka, przypominam, chociaż słuchawek w zestawie akurat nie dodali, ale kto by na to narzekał, te słuchawki zestawu i tak zwykle są słabe, więc... No i przejdźmy do tego, co wielu z Was ciekawi najbardziej, do możliwości fotograficznych. Poco F2 Pro nie rozczarowuje zestawem fotograficznym. Mamy tu główny aparat 64 megapiksele z przysłoną 1.9, aparat szerokokątny 13 mega z przysłoną 2.4, ale z dobrym polem widzenia 123 stopni. Do tego 5-megowy aparacik do makro i 2-megowy aparacik do rozmywania tła. Jak to wszystko razem pracuje? Dzienne zdjęcia są bardzo dobre. Wszystkimi trzema obiektywami osiągniemy dobre rezultaty. W zasadzie zdjęcia są pozbawione jakichś poważniejszych mankamentów. Te z głównego obiektywu są znakomite, pełne detali, pełne kolorów. Obiektyw szerokokątny też w sumie nie daje powodów do krytyki. Deformacja obrazu jest zgrabnie kompensowana przez elektronikę, a kolory i szczegółowość wciąż dobre, chociaż w skraju kadru zauważymy już delikatną utratę detaliczności. Jeśli lubicie zdjęcia o mocnych, dynamicznych, nawet trochę przesłodzonych barwach, skorzystajcie ze sztucznej inteligencji. Ona dobrze rozpoznaje obiekty na zdjęciach i na tej podstawie trochę tuninguje ten obraz. Najczęściej objawia się to po prostu dosyć mocnym podbiciem kolorów. Widać to szczególnie w ujęciach, gdzie jest dużo błękitu nieba. Do sztucznej inteligencji jakichś poważniejszych zastrzeżeń nie mam. Natomiast zauważyłem, że zdjęcia wykonywane poszczególnymi obiektywami różnią się między sobą kolorystyką. I tu chyba wypadałoby trochę popracować nad oprogramowaniem, żeby te zdjęcia były trochę bardziej do siebie podobne. Całkiem nieźle działa zbliżenie, pod warunkiem, że nie przekroczymy tego proponowanego na ekranie zakresu 3 razy. To zbliżenie wcale nie jest realizowane obiektywem, tylko jest takie trochę oszukiwane, bez to wycinek z tej dużej 64-megowej matrycy. Dzięki temu jednak jakość jest zupełnie przyzwoita, ale wiadomo, powiększenie powyżej pewnego poziomu przyzwoitości, no to już owocuje utratą detali, a skorzystanie z maksymalnego zoomu, no to tak polecam tylko w sytuacjach awaryjnych. Rozmywanie tła działa bardzo dobrze, podobnie jak sklejanie panoram. Ciekawostką jest opcja klonowania. Dzięki niej możemy na niezmienionym tle zarejestrować kilka ujęć tej samej postaci, chociażby w różnych pozach. Dodano też jeszcze osobną opcję skanowania dokumentów, natomiast trochę rozczarował mnie tryb makro. Można nim zrobić naprawdę ładne zdjęcie, ale wcale to nie jest łatwe, bo zakres ostrzenia obiektywu makro jest bardzo, bardzo wąski i ciężko naprawdę trafić w idealną ostrość. W dodatku ostrość ta łapana jest mniej więcej z odległości 5 cm. No i gdyby tego jeszcze było mało, to tryb makro schowano. Nie ma go w zasobniku z trybami fotograficznymi, tylko jest ukryty w innej części menu pod hamburgerem tak zwanym, czyli pod trzema kreseczkami. Aby było jeszcze zabawniej, to znowu rozmywanie tła znajdziemy w dwóch miejscach, właśnie pod wspomnianym hamburgerem, a także w menu trybów. Niedoskonałości aparatu zazwyczaj najbardziej kują nas w oczy przy zdjęciach robionych przy słabym świetle, po zmroku. No i tak samo jest w Poco F2 Pro. Powiedzmy, że robi on akceptowalne zdjęcia nocne, ale do zachwytu trochę brakuje. Przypadłości są standardowe. Sporo szumów, utrata detali, utrata barw. Tryb nocny pomoże, ale nie zawsze. Najlepiej sprawdzi się oczywiście w mieście, gdzie zgrabnie przytłumi prześwietlone punkty, a będzie próbował wyciągnąć coś z ciemnych partii kadru. Problem w tym, że z tych ciemnych partii kadru wydobędzie nie tylko znajdujące się tam obiekty, ale też trochę niepotrzebnego szumu. To już lepiej chyba polegać na trybie manualnym, który tutaj na szczęście mamy i mamy w nim wpływ na czas otwarcia migawki. No tu jednak trzeba już postarać się o statyw. Aparat do selfie nie daje powodów do krytyki, tutaj akurat wszystko działa jak należy, detale, kolory, separacja tła, wszystko jest w porządku, no oczywiście jak zwykle poza fotografią nocną, tu podobnie jak w aparacie tylnym jest poprawnie, ale bez rewelacji. W dziedzinie filmowania na Poco F2 Pro nie można narzekać. Filmy są płynne, ostre, z niezłym dźwiękiem. Mamy do dyspozycji naprawdę dobrze działającą stabilizację, jak również zapis w zwolnionym tempie, czy nawet w 8K. Jedynym, czego mi brakuje do szczęścia,
to brak możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami podczas nagrywania filmu. Ciekawostką natomiast są dodatkowe filtry do vlogowania. Za genialne z kolei uznam sterowanie zoomowaniem. Dobra, ten zoom jest cyfrowy, ale dzięki pomysłowemu interfejsowi możemy realizować naprawdę bardzo fajne, płynne zbliżenia. W dodatku w łatwy sposób. Interfejs aparatu, no tak jak już się pewnie spodziewacie, jest całkiem wygodny, chociaż jak już wcześniej powiedziałem, wprowadzono trochę niepotrzebnego zagmatwania, chowając makro pod hamburgerem, gdzie spodziewamy się raczej tylko dodatkowych ustawień. Główny pulpit aparatu zawiera przełączniki obiektywów, skróty do lampy błyskowej, HDR-u, sztucznej inteligencji, filtrów i obiektywu Google. Ważne. Pozwala też przełączać się pomiędzy podstawowymi trybami, a pozostałe schowano w zasobniku pod hasłem więcej i oczywiście tryby te możemy ustawiać w pożądanej przez nas kolejności, co bardzo lubię. Zatem dobry interfejs z pewną wpadką do poprawki. Czy ja Wam polecam Poco F2 Pro? No mowa. Pewnie, że tak. Telefon kosztuje 2 albo 2200. Polecam kupić tą mocniejszą wersję, oczywiście. Odżałujcie te 200, naprawdę. I przy tej cenie moim zdaniem oferuje naprawdę dobry stosunek możliwości do ceny. Smartfon oferuje bardzo fajny wygląd, świetny wyświetlacz, bardzo dobrą wydajność, dobry akumulator, szybkie ładowanie, do tego całkiem przyzwoite zdjęcia, no i oczywiście nie zawodzi w roli urządzenia do komunikacji. Czego w nim zabrakło? Ja narzekam na brak gniazda microSD, narzekam na brak wodoszczelności, narzekam na brak ładowania indukcyjnego. Pewnie niektórzy z Was będą narzekać na brak szybkiego odświeżania ekranu. Neutralnie ocenię ten pojedynczy głośnik i działanie czytnika linii papilarnych. No i zdjęcia nocne, no też jakoś szczególnie mnie nie powaliły, ale też z drugiej strony jakoś dramatycznie nie byłem nimi rozczarowany. Poco ponadto dokłada bardzo sympatyczny interfejs użytkownika, a przede wszystkim możecie się tym tak pobawić. Fajne, nie? I to tyle na temat Poco F2 Pro. Żegnamy się już z nim, a widzimy się w kolejnych filmach z kolejnymi smartfonami. Do zobaczenia, cześć!